Denis, przyszło, no dzisiaj debiut twój w Krakowi przy okazji derbów, no ale pewnie nie taki jakbyś sobie tego wymarzył, bo porażka 3-1 z Wisłą Kraków. No cieszę się z tego, że dzisiaj zadebiutowałem w Krakowie, bo dawno nie grałem i parę miesięcy nie grałem, nie było tego rytmu, no i szkoda tylko, że nie wzięliśmy tutaj punkty. Była szansa na te punkty, wbrew temu, co można było sądzić po pierwszej połowie, bo naprawdę było bardzo blisko w drugiej części spotkania, abyście doprowadzili do remisu. Tak, no gadaliśmy już tutaj po meczu w szatni, że w pierwszym połowie na początek to bardzo dobrze wyglądało, a później już nie tak, a w drugiej połowie już myślę, że wszyscy wiedzieliśmy, że dobrze graliśmy. No i ja, moja opinia taka, że jakby nie straciliśmy na trzecią bramkę, to byłby w tym meczu może być remis. Jak ty czułeś się na boisku? Dostałeś około 20 minut na to, żeby pokazać się. Jak się czułeś? No, jak tak powiedzieć, czułem się naprawdę dobrze. Nie było tego widać. Widać w nogach i ogólnie, że kilka miesięcy nie grałem. Myślę, że nie wyglądało to najgorzej. A jak atmosfera derbów, ta cała otoczka? No, bardzo fajnie. Powiem, że takich meczów dużo w swojej karierze. Małej swojej karierze na razie nie miałem, to taki, myślę, że trzeci mecz, taka atmosfera, no i cieszę się z tego.